Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto przegląd wiadomości w piątek, 5 lipca. Rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premier Anthony Albanese twierdzi, że moment ogłoszenia przez senatorkę Fatime Payman decyzji o opuszczeniu Partii Pracy jest jej prywatną sprawą. Tydzień po tym, jak została zawieszona w partii na czas nieokreślony za to, że zrobiła tzw. cross the floor, czyli zagłosowała przeciwko swojej partii w sprawie państwowości palestyńskiej. Payman twierdzi, że decyzję o opuszczeniu partii i zasiadaniu w ławie niezależnych podjęła dopiero wczoraj rano po rozważeniu uwag premiera Albanese, który oczekiwał od niej oświadczenia w sprawie jej przyszłości w polityce. Rząd federalny ogłosił alokację 100 milionów dolarów na 33 projekty dotyczące infrastruktury w sektorze zdrowia dla rdzennej ludności w Australii. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na budowę nowych przychodni, renowację istniejących oraz budowę mieszkań dla pracowników. Federalna minister do spraw ludności tubylczej Linda Burney twierdzi, że rząd dąży do poprawy likwidowania różnic w dostarczaniu usług w zakresie zdrowia, edukacji i dostępności do mieszkań dla ludności tubylczej. Przechodzimy do doniesień ze świata. Lewica 410 mandatów, konserwatyści zaledwie 131. Takie wyniki wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii przynosi exit poll. Brytyjska Partia Pracy wraca do władzy po 14 latach. Lider Brytyjskiej Partii Pracy Keir Starmer oświadczył, że Wielka Brytania jest gotowa na zmiany. Dodał, że teraz nadszedł czas dla jego partii. Zmiana zaczyna się właśnie tu, ponieważ to jest wasza demokracja i wasza przyszłość. Zagłosowaliście, nadszedł czas, abyśmy to zrealizowali. Powiedział tuż po ogłoszeniu, że zdobył mandat w parlamencie. Ośrodki turystyczne na meksykańskim półwyspie Yucatan przygotowują się do uderzenia huraganu Beryl. Amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów ponownie podwyższyło kategorię żywiołu z drugiej na trzecią. Oznacza to, że spodziewana prędkość wiatru wyniesie 185 km na godzinę. Wnuczka Walta Disneya, spadkobierczyni rodzinnej fortuny, Abigail Disney, wstrzymuje darowizny dla amerykańskiej partii demokratów. W wywiadzie dla CNBC zapowiedziała, że nie będzie finansować demokratów, dopóki prezydent Joe Biden nie wycofa się z walki o reelekcję. Joe Biden utrzymuje, że mimo wezwań o wycofanie się z kandydowania w wyborach, nie zamierza rezygnować z walki. Wybory prezydenckie w USA odbędą się 5 listopada. Doniesienia z Polski. Łukasz Smułka, dotychczasowy wicemarszałek Małopolski, został nowym marszałkiem województwa. Kandydaturę poparło 22 z 39 radnych. Marszałka udało się tym samym wybrać za szóstym podejściem. Kryzysową sytuację w Prawie i Sprawiedliwości rozwiązała wymiana kandydata. Smułka zastąpił posła Łukasza Kmitę, który był jedynym kandydatem nominowanym przez Jarosława Kaczyńskiego. Senat przyjął uchwałę, w której oddał cześć wszystkim senatorom pierwszej kadencji. Pierwsze posiedzenie odrodzonego Senatu odbyło się 35 lat temu. W wyborach 4 czerwca 1989 roku Solidarność zdobyła 99 ze 100 mandatów. W rocznicowych uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda i marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jeszcze wiadomość ze sportu. Iga Świątek awansowała do 1/16 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu w Londynie. Liderka światowego rankingu w drugiej rundzie pokonała Chorwatkę Petrę Martić 6-4, 6-3. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Julia Putincewa. Natomiast Hubert Hurkacz, rozstawiony z numerem 7, poddał spotkanie drugiej rundy z Arturem Filsem. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,67 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 67 centów. Przegląd wiadomości przygotował Dariusz Buchowiecki.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.